Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Mafia Remake, moi drodzy. No i zaczynamy kolejne zadanie, jeśli chodzi o mafię. Tym razem pewien układ z, po części bimbrownikami, a po części, wytwórcami po prostu alkoholu, tak? Niekoniecznie bimbrownik to samo, nie? W sensie można mieć prawdziwą gorzelnię. Tylko że lewo, nie? W tamtym okresie, jeśli chodzi o wielką prohibicję w Stanach, to nie było nic dziwnego. Oczywiście wśród przestępców. Pamiętajcie, że jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i ewentualne subskrypcje. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. No a teraz, moi drodzy, ruszamy. Tommy does that for me. I'll keep your driver safe, boss. Buona fortuna, boys. Sam and little Bill said to meet him downtown. Na początek rozejrzyjmy się, czy przypadkiem nie ma tutaj czegoś, wiecie, do zdobycia jakiejś gazetki albo coś standardowo jak to w mafii. I coś się może znaleźć, ale... No właśnie, tu jest... Nie, dobra. Wychodzić raczej nie będziemy wychodzić, ale tu... Nie, tu też nic nie ma. Dobra, wsiadamy do samochodu z Paulem i Karlem. Oczywiście Tom jako kierowca, wiadomo. I jedziemy, moi drodzy, jedziemy. You okay, Carlo? Looking kind of like you shit yourself. Ah, get bent. Big moment, huh? Finally running with the pack. Listen, I spend more time with Adam than all of you's put together. Sure. Sat out on the road waiting till he's finished with his broad. Te pogaduchy. Czasami można się dowiedzieć czegoś, czego w teorii nie powinniśmy. Boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just you gotta face like you're being taken. Powiem wam, że akurat tych późniejszych misji, poza oczywiście ostatnią, nie pamiętam zbyt dobrze, bo tak powiedziałem, grę dawno temu ogrywałem. I wiele po prostu zapomniałem. O nie. Zmieszczę. O, kurczę, trochę przetarło. No trudno. I powiem wam, że jak ona przebiega, to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiem, że taka misja była, to akurat jestem pewien, ale jak ona dokładnie przebiega, to sami zobaczymy po części. Też ja od nowa, jakby zobaczył tą misję, fakt, że ona prawdopodobnie mogła nieco się zmienić. No bo wiecie, remake mają to do siebie, że niektóre są takie, wiecie, stricte jeden do jednego, a niektóre dodają coś od siebie. Lecz zwykle to jest chyba na poziomie mechaniki, wiadomo, żeby przystosować grę do dzisiejszych standardów. Przepraszam, tutaj trąciłem niestety mikrofon, zdarza się. Chociaż, czy fabularnie czasami się zmieniało? Tutaj tylko jedną scenę pamiętam, o której zresztą wspomniałem, że kiedy pierwszy raz Tommy odprowadzał Sarę do domu, Wtedy ten wieczór skończył się tak bardziej pikantnie, że tak się wyrażę. A tutaj skończyło się tak, że po prostu jako para, bo spokojnie można takich wtedy nazwać, już w zasadzie, usiadła sobie w taki dość, czuły, ale raczej nic specjalnego. Usiedli sobie na kanapie, tak, przytuleni. Także, nic specjalnego, ale jednak jest dosyć spora zmiana. Dlaczego tak to zrobiono? Ciężko powiedzieć. Tamta scena, jak na tamte czas, oczywiście była dosyć odważna, nie można powiedzieć, że nie. Ale czy ona była jakaś mocno wyuzdana? To nie. Już pomijam kwestię technologii, moi drodzy, ale po prostu... jakby to powiedzieć... Po prostu... Ona nie było tam żadnych takich naprawdę zbieraźnych scen. Po prostu ewidentnie było widać, że spędzili sobą noc. I to tak pikantnie. Ale dobra, my wracamy sobie tutaj. Musimy być w kwadracie, bo przecież nie trafimy. Swoją drogą, Gates, nie? Ciekawy dobór nazwiska. Ciekawe, czy to było specjalnie, czy jednak nie. Chociaż... Chyba nie, bo wiecie, oczywiście nazwisko Gatesa jest znane, tak? Głównie dlatego, że jakby nie patrzeć,
twórca, można powiedzieć, Microsoftu, no to raczej powiem, że dosyć znany, ale to trochę tak, jakby jakąś taką firmę też potężną na międzynarodowy rynek nazwał, przypuśćmy, ja wiem, nazwijmy, no może nie Kowalski, bo może Gates to raczej nie jest taki z Kowalskich, no ale takie raczej pospolite nazwisko. Only that he's got a bust up nose and crates full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. Wiecie, zawsze jak na przykład mam możliwość wjechania do takiego parkingu, to tego nie robię. Ostatnio jak byłem w swego rodzaju galerii, no to tam oczywiście w galerii jest tego typu parking, tylko że podziemny. Ale nie mógłbym, szczerze mówiąc. Znaczy, widziałem pewien mały wypadek jakby na tym parkingu i jakoś nie bardzo byłem przekonany. First payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we are always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Damn it, Polly! No! It's okay. Oh. What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. Damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. Ah, don't worry, pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. Watch out! God damn it! Miał być udawany napad, a wyszedł taki, no, prawdziwy. Chyba lepszych dowodów nie trzeba. Dobra, mamy Tomiego. Po drodze dosyć zabawnie, że Tommy dzierży Tomiego. No, szczerze mówiąc, suchar jakich mało. Wiecie co? Właśnie nie wiem, czy brać Tomiego, czy wziąć strzelbę. Strzelba jest dobra, ale raczej na bliższe kontakty. Dobra, wiecie co? Tym razem pobawimy się Tomim. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, oczywiście. Go. So long as you guys clear him out up ahead, I'll be safe here with the little guy. Carlo, in the cab with me. You know you's dead. Tommy, check for more of them. This thing ain't over. Come on, I'll back you up. No i dobra. Trzeba chronić ciężarówkę. Tylko szczerze mówiąc, myślałem, że będzie więcej amunicji do Tomiego, wiecie? A tu tak nie bardzo. Mamy jeden pełny magazynek plus 9 nabojów, także powiem wam, że słabiutko. Oho, następni. Dobra. Dobra. Nie, dobra, lubię Tomiego. Tylko niestety amunicja płynie z niego strasznie szybko. Więc teraz niestety musimy się pobawić pistoletem. Ale z drugiej strony, przynajmniej tak amunicję nie szarpie. Widzę trochę problem z leczeniem. Trochę problem. Dobra, jest. Akurat, jak na zamówienie, dziękuję bardzo. Przeładować. Zebrać całe to dobro. I ruszamy, moi drodzy, ruszamy. O tak, tylko słodrygo, no właśnie, znowu tylko tyle. No dobra, teraz już troszeczkę lepiej. Fakt, magazynek tutaj Tomiego jest spory. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Jakoś tak dziwnie to brzmi. Oho, kolejni. Dobra. Aha. Coś nie pykło. Ups. Look for extinguishers or something.
Zaraz, kurczę, tam chyba były granaty. A ich nie wziąłem. Kurczę, no niedobrze. Nawet bardzo, dobra, trzeba to gdzieś ugasić. No tak, tutaj nawet nie ma co próbować przejść, bo to się skończy tragicznie dla naszego bohatera. Kurde. Dobra, chyba tutaj. Chyba, chociaż głowy nie dam. Tylko podejrzewam, że trasa nie będzie taka lightowa. O, właśnie, tak, czułem. Że to nie może być takie proste, moi drodzy. I teraz wiecie co, mam do was jeszcze takie małe pytanie. Ponieważ, no, mafia raczej powoli będzie się chyliła ku końcowi. To akurat nic jakoś dziwnego nie jest. I tak mam teraz pytanie, czy chcielibyście zobaczyć serię z Wiedźmina 1? Akurat mam wersję pudełkową, jeszcze zakupioną, w zasadzie niedługo po premierze Wiedźmina 1, więc można powiedzieć taki, no, klasyk. Czy bylibyście zainteresowani? O, przy okazji mam nową gazetkę. Bo powiem wam szczerze, osobiście ja bym z miłą chęcią sobie ograł jeszcze raz tego klasyka. Bo to już jest klasyk. Minęło od premiery, no, 14 lat. Naprawdę sporo. No, swoją drogą, tak samo czuję te płomienie, bo o mały włos bym się spalił. Oho, kolejni. Swoją drogą, to jest zabawne, że tutaj kierowca ciężarówki, zamiast jakby czekać na miejscu i puścić zjadowców przodem, to nie, to tutaj ta ciężarówka jedzie jakby równolegle z nami, co w zasadzie wystawia ją na atak. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, ale okej. Uwaga. Dziękujemy. Dobra, przeładować. No, kto... problem. Wiecie co? A, wezmę sobie strzelbę. Nie wiem czemu, jakoś lubię strasznie strzelbę w tej mafii. Ogólnie lubię strzelbę w mafii i jako taką broń. I miło się gra strzelbą. To mi jest okej. Jednakże... Amunicja bardzo szybko się kończy. Dobra, na tak gadu. A właśnie, coś tu jest, moi drodzy. Mamy to. Mamy tutaj kolejną gazetkę Detektyw. Swoją drogą. No właśnie, parkingowy. Parkingowy tak, no nie za bardzo mu pykło. Trochę szkoda. No to jedziemy, moi drodzy, jedziemy. I chyba to będzie taka misja eskortowa. Dobra, o ile zakład, że coś rąbne. Wiedziałem. Oho, dobra. I kolejni. I to automatyczne mierzanie, wiecie, z jednej strony niby spoko, ale osobiście wolałbym takie swoje tutaj namierzanie, bo mógłbym na przykład spróbować trafić strzelca, ewentualnie kierowcę, a tak mam wrażenie, że strzelam po prostu w auto jako takie, nie? I to takie, taki mech, szczerze mówiąc. Taki mech. Ale nie jest tak tragicznie. Oho. Chyba wykrakałem, nie? Że tak tragicznie. I to jest to, że tutaj ci strzelcy, no, jakby nie patrzeć, strzelają do Tomiego. I są dosyć celni. A ja z miłą chęcią, moi drodzy, po prostu podjechał i nawet strzelił w kierowcę i w zasadzie był po wszystkim, nie? No nie, tak tej misji nie przypominam sobie, chociaż kto wie, może i taka była, ale... Kurczę, ciężko sobie przypomnieć. Chyba wiecie co? Może znajdę gdzieś na YouTube jakąś taką serię właśnie ze starej mafii. No kto wie, może ktoś nagrywał. W końcu to jest taki naprawdę klasyk, nie?
Dobra. No, wiecie, co mnie zawsze dziwiło w tego typu grach? Że widząc strzelaninę, widząc tutaj pościg, tak? Czy to policja goni gangsterów, czy gangsterzy między sobą się ścigają, tak? W sensie tutaj próbują się zwalczyć. To co robią przychodnie, moi drodzy? No przychodnie, jak to taki logiczny, można powiedzieć, przypadek, uciekają po prostu na drogę przed pędzące auta. I tak było w serii GTA, i tak mamy tutaj w Mafii, nie? Podobnie też było chyba w Saints Row dwójce, w trójce chyba też, no czwórka to taki osobny byt, można powiedzieć, to zupełnie odlecieli. Tak czy siak, no to mnie zawsze dziwiło. Czemu oni tak ciągle z uporem maniaka wyskakują na drogę? Przecież to jest bez sensu. Like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. What about the kid from Kentucky? Well, he took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet, man. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass buttons. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo! Saludo! Odblokowano osiągnięcie najdoskonalsze z planów. I to był naprawdę całkiem dobry plan. Zresztą atak Morella tylko podkreślił tą ściemę, która miała być, tak? Bo w końcu no, koleś miał mieć złamany nos, ogólnie okradziony i tak dalej z whisky. No i wiadomo, ten złamany nos ogólnie tutaj poharatana twarz miała być dowodem, a tu nagle wpadły, można powiedzieć, zbiry Morella i po prostu jakby to potwierdziły, tak? A że większość zbirów wpadła, no to ich problem. Zobaczymy, co będzie w następnym materiale, moi drodzy. Intermezzo. A, dawno nie było przesłuchania. No, fakt. Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then prohibition ended. And a bootlegging business got knocked on its ass. Over that fighting over booze meant next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but what do you call it, then? Content. Yeah. That was it. And Salieri, he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. Hmm. That's interesting. You think Salieri was sourcing highbinders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, a voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take. But once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach. Still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. Bon appetit, moi drodzy, 1935. Oh, hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. There you go, boss.
I'm going to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? You know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy is all. No i dobrze, moi drodzy, na tym będziemy kończyć. Z tego co widzę, zadania są takie już nie jakoś bardzo długie, albo po prostu jest mniej cutscenek. Nie wiem, tak czy siak, wiecie co, takie krótsze formaty również są potrzebne, bo możemy przeżywać to wszystko tak na bieżąco, tak z akcją, z werwą. Te przerwniki nie są specjalnie długie, więc też się specjalnie nudzimy. No, choć z drugiej strony, przynajmniej ja tak mam, że właśnie uwielbiam cutscenki, bo zawsze można ci ciekawego coś dowiedzieć, tak? Ogólnie bardzo fajnie są zrobione, więc hej, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak czy siak, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, pamiętajcie o skomentowaniu, pamiętajcie o ewentualnej subskrypcji. No i życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie, także do usłyszenia w następnym materiale.